Spółka od lat wspiera lokalną społeczność, przeznaczając spore środki finansowe na remonty dróg, budowę placów zabaw czy paczki mikołajkowe dla najmłodszych. Od wielu, wielu lat wspieramy różne organizacje. Tutaj żadne kryterium na dobrą sprawę nie istnieje, poza tym, że najczęściej są to tematy dotyczące dzieci, osób w jakiś sposób pokrzywdzonych, wykluczonych. Mocny nacisk kopalnia surowców skalnych Bartnica kładzie również na wspieranie indywidualnych osób potrzebujących pomocy. I tak było w przypadku Sary. Otrzymaliśmy takie podanie, pismo z prośbą, no i postanowiliśmy pomóc. Sara otrzymała laptopa, słuchawki, router. Podarowany sprzęt udało się zakupić dzięki współpracy z fundacją Włącz się, działającą przy Media Expert. Dlaczego akurat laptop? Bo na chwilę obecną jest to jedyna możliwość, aby Sara mogła oglądać świat, uczyć się go i zdobywać wiedzę. Sara cierpi na bardzo rzadką chorobę, przez którą prawie nie wychodzi z domu. Sara choruje na rzadką chorobę hipoplazja ciała mózelowatego, zwiotczenie mięśni, niedowład czterokończynowy z przewagą nóg. Problemem są długie i kręte schody, po których ledwo da się zejść, a co dopiero znieść wózek z niepełnosprawną dziewczyną. Dlatego Sara opuszcza maleńkie mieszkanie tylko kilka razy w roku. Wtedy właśnie przy jej zniesieniu pomaga lokalna straż pożarna czy władze gminy. Dlatego rodzice Sary od lat szukają sponsora, który wspomoże finansowo zakup i montaż windy. Priorytetem jest winda, tylko to są straszne koszta, duże pieniążki. Szukamy ich wszędzie, każdy chce nam pomóc, ale wiadomo, no to jest 80 tysięcy, 3,5 tysiąca montaż plus okno balkonowe. To by była bajka, to by bylibyśmy najszczęśliwsze na świecie, ponieważ wyszłabym z dzieckiem rano na spacer, poszłabym z nią do Rossmana, mieszkam blisko Biedronki, pojechałybyśmy do kina, do dentysty, do lekarza, gdzie Sara by chciała, wszędzie byśmy z nią poszli. Byłaby na świeżym powietrzu, spotkałaby się z koleżankami. To jest nasze najskrytsze marzenie i wiem, że ono się spełni. Są to jednak ze względu na ogromne koszty odległe plany. Na razie Sara cieszy się z upragnionego laptopa. Tak, cieszę się. Jak bardzo się przyda ten laptop? Pomaga ludziom różnym, ale też mi pomoże. Tak. Ja mam to i to dzięki Wam to jest, prawda? Przydałby się także dostęp do internetu, jednak rodzinę Sary nie stać na miesięczny abonament. Większość domowego budżetu przeznaczają na rachunki i leczenie Sary. Opłaty, zakup opału i różnych takich, to troszeczkę przerasta, bo nie mamy tych środków takich finansowych. Skromne są środki, bardzo skromne. Kontakt z rodziną Sary udało się spółce nawiązać poprzez starostwo powiatowe w Wałbrzychu. O Sarze i tej przypadłości, która ją dotknęła, no dowiedzieliśmy się od pana starosty. Rozmawiając o różnych sprawach, prowadzimy przedsiębiorstwo na terenie starostwa wałbrzyskiego. Rozmawialiśmy też o formach pomocy społecznej dla różnych jednostek. No i między innymi temat Sary został poruszony. Powiat wałbrzyski, ja osobiście oraz nasza Grażynka radna uczuliły mnie na to, żeby pomagać ludziom. Tak jak wspomniałem wcześniej, starostą się bywa, człowiekiem się jest. Staramy się poprzez PCP wspomagać państwo młynarskich. Natomiast ta inicjatywa oddolna przy współpracy z prezesem KSS Bartnica dzisiaj zaowocowała, że te tak zwane okno na świat internetowe może dotrzeć i dotarło do Sary. Tak naprawdę to trafiłam na dobry grunt. Osoby, które mnie otaczają, są to ludzie o wielkich sercach, do których zalicza się pan starosta, który chce pomagać osobom potrzebującym pomocy i można na niego zawsze liczyć. Myślę, że nie jedną sprawę jeszcze tutaj rozwiniemy, zakończymy i będziemy służyć pomocą. Mama Sary chce, aby córka mogła normalnie żyć. Żeby Sara częściej wychodziła z domu, żeby mogła pojechać na wczasy. No i wiadomo, leku na tą chorobę. Sara ma jeszcze jedno marzenie. Chciałaby pojechać nad morze. Tak.